Hadrian, usynowiony przez swojego poprzednika Trajana, został cesarzem rzymskim zaraz po jego śmierci, w roku 117. Był wówczas po 40 i miał rządzić z wielkimi sukcesami przez kolejne 2 dekady z okładem. Publius Aelius Hadrianus, bo tak brzmiało jego pełne imię, był mężczyzną wysokim, dobrze zbudowanym, prawdziwym przystojniakiem. Urody dodawała mu bujna czupryna i pełen zarost, który Rzymian wprawiał w osłupienie. Był bowiem Hadrian pierwszym cesarzem Imperium Romanum noszącym brodę. Po nim taki czy inny zarost nosili przez kolejnych 100 lat inni władcy Rzymu. Do tego Hadrian był wysportowany, świetny myśliwy, świetny jeździec, świetny żołnierz. Gdy dodać jeszcze do tego jego intelektualne ambicje, uwielbienie dla sztuki i literatury, mamy faceta, któremu naprawdę trudno się oprzeć. Hadrian był w niemal nieustannym ruchu. Jakieś 3 lata po objęciu rządów wyruszył w drogę po swoim gigantycznym imperium. Doglądał go, można powiedzieć, osobiście. Połowę swych rządów spędził poza domem, a była nim właściwie jego willa w Tivoli, jedno z najbardziej spektakularnych dzieł architektury starożytnej, podmiejska willa będąca de facto tak wielkim kompleksem, że można ją uznać bez wątpienia za małe miasto. Hadrian zostawił nam zresztą sporo olśniewających dzieł architektoniczno-inżynieryjnych, od biegnącego przez 120 km i przecinającego Brytanię na pół muru Hadriana do grobowca Hadriana, znanego dzisiaj jako rzymski zamek Świętego Anioła, że o przebudowie Panteonu już nawet nie wspomnę. Temu niemal idealnemu, zdawałoby się, mężczyźnie nie udawało się jednak małżeństwo z Sabiną. Małżeństwo, dodajmy, bezdzietne. Hadrian chciał się z Sabiną rozwieść, ale uważał, że cesarzowi nie wypada. Znalazł więc inne rozwiązanie na szczęśliwe, nie dla Sabiny, pożycie. Podczas jednej ze swoich podróży do Bitynii, czyli dzisiejszej północnej Turcji, poznał Hadrian w roku 124 greckiego chłopca o imieniu Antinous i zabrał go do Rzymu, gdzie był najpewniej przez kilka lat edukowany. Od 128 roku 18-letni już Antinous zaczyna podróżować z cesarzem. Od tego czasu obaj się nie rozstają i podróżują po Imperium Romanum wspólnie. Wspólnie spędzają czas, wspólnie polują i piszą poematy, wspólnie oglądają wschód słońca na sycylijskiej Etnie. To jest naprawdę romans. Jednak jedna z tych podróży zakończyła się tragicznie. Była to rzeczna wyprawa z Aleksandrii w Górę Nilu, w którym w 130 roku tonie ukochany Antinous. Ma wówczas prawie 20 lat. Ta śmierć jest do dzisiaj niewyjaśniona, dokładnie rzecz biorąc niewyjaśnione są jej przyczyny, a Rzym, jak wiadomo, plotką się nie brzydził. Mamy więc do dzisiaj 3 wersje. Pierwsza, Antinous został zamordowany. Kto wie, może na zlecenie Sabiny. Druga, śmierć Antinousa była nieszczęśliwym wypadkiem. W końcu utonąć w rzece może przecież każdy. Trzecia, Antinous został samowolną ofiarą, która miała odwrócić jakąś złą dotyczącą Hadriana przepowiednię. Tego się już pewnie nigdy nie dowiemy. Wiemy natomiast na pewno, co się wydarzyło potem, a wydarzyły się rzeczy, jakich Rzym doprawdy nie widział, a widział naprawdę sporo. Cesarz miał wpaść w rozpacz, jaka cesarzowi nie przystoi. Kazał natychmiast ubóstwić Antinousa, budować w całym imperium jego świątynie i posągi, bić ku jego pamięci monety, urządzić ku jego czci igrzyska, a w miejscu niefortunnego wypadku wznieść miasto o nazwie Antinoupolis. A to jeszcze nie koniec, bo imieniem Antinousa nazwano konstelację gwiazd i jeden z gatunków kwiatu lotosu. Sabina nie mogła być z tego zadowolona.
Wątpliwe zresztą, czy kiedykolwiek była zadowolona ze związku z mężczyzną, który nigdy nie wykazywał żadnego seksualnego zainteresowania kobietami. Relacje starszych mężczyzn z młodymi chłopakami były w antyku i w Grecji, i w Rzymie na porządku dziennym. Nie zna jednak historia drugiego takiego przypadku, by ukochany cesarza został deifikowany i by oddawano mu cześć przez kolejnych ponad 200 lat. Hadrian był znakomitym cesarzem, wybitnym wodzem, reformatorem państwa i mecenasem sztuki, choć w ostatnich latach rządów był bardzo schorowany i drażliwy, jest dzisiaj uznawany obok Nerwy, Trajana, Antoniusa, Piusa i Marka Aureliusza za jednego z tak zwanych pięciu dobrych cesarzy dynastii Antoninów, rządzących Rzymem od końca I do końca II wieku. Hadrian zmarł w roku 138, mając 63 lata, ale sława jego imienia trwa do dzisiaj. Podobnie zresztą jak Antinousa, którego posągi, uosabiające męskie piękno i młodość, dotrwały do naszych czasów. Mają je w swojej kolekcji m.in. British Museum, Muzea Watykańskie, paryski Louvre czy Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach. Posąg Antinousa kazał sobie postawić w swym pałacu Fryderyk II Wielki, król Prus, który kochał mężczyzn tak samo jak Hadrian. Bystre oko, podparte odrobiną wiedzy, dostrzeże też tondo na łuku triumfalnym Konstantyna w Rzymie, które przedstawia Hadriana polującego z Antinousem na lwa. Trzeba się tylko uważnie przyjrzeć. A ja kończę tym samym dzisiejszy wykład Uniwersytetu Stonewall i zapraszam na kolejny poświęcony Safonie. Do zobaczenia.